Widzowie, rozgrzewkę na shortsach, nie? Wiesz o co chodzi? Rozgrzejmy się troszeczkę. Rozgrzewka, jakby to powiedzieć, intelektualna, nie? This is Wendy's breakfast. I'm about to show you a brekkie of champions right here. Let's eat. No nie na 50, no na chwilę włączyłem. On sobie je. Co on ja? Ty, u nich zupełnie inaczej to wygląda niż u nas, te burgery. Co jest? Dużo lepiej u nich wygląda. Pewnie jest gorsze w składzie, ale lepiej wygląda, no. Nie wiem, ja mnie obejrzałbym, ale nie wiem czy dziś. Zobacz, jakie to jest fajne. Co to jest za jedzenie? Wrap. Ale taki ładny, a u nas wrap to jest takie gówno pieprzone. Czemu tak jest? Niedługo dostaniesz 13, a potem 14 emeryturę? O, kiedy? I ile? No Wendy's, ale to drugie to jest Burger King. O, co to jest? Super, jakie nafaszerowane. Zjadłem to. No zobacz, to też fajnie wygląda. Co to nie wiem. Ile on żre? Kurde, on to na jednym posiedzeniu zjadł? Ja pierdziele, ty. Co jest z tym chłopem? Na jednym posiedzeniu wpieprzył 5 burgerów? Ile mamony zarobił Geralt we wszystkich ile kontraktach mamon? W Wiedźminie 3? W sumie wliczając dodatki w grze mamy 30... Ty, bo ja nie grałem w Wiedźmina. 35 kontraktów. Wszystkie nagrody zostały przeliczone do koron i zawsze zakładam, że gracz nie targuje się i wybiera zawsze najbardziej opłacalny sposób rozwiązania zadania. Na przykład w zleceniu pod Frutbagien wrócenie do Lesława po tygodniu da nam 200. Ale ładny ten Wiedźmin. A bez czekania dostaniemy tylko 136. We wszystkich kontraktach możemy więc tak zdobyć 7775 koron. No i trzeba to dużo liczyć. Niestety nie możemy użyć do tego złota, bo gra ma swoją własną jednostkę wagi, więc jest bezużyteczna. Najpierw do przeliczenia użyłem brzytwy. Taka jak w grze, warta 10 koron, kosztuje jakieś... Ile się ma na koniec gry sianka? 40 zł. Dzięki temu przelicznikowi Geralt zarobił więc jakieś 31 tysięcy i 100 zł. Jeżeli zamiast tego użyjemy bananów i założymy, że witam, średni ma 200 gram, to korona zamiast 4 zł warta jest już tylko 11 groszy, co dałoby nam tylko 855 zł i 25 groszy. Słabo. Ile mamony zarobił... To biedę klepie, wie Geralt. No ale w książkach co było? No to samo, nie? Max Payne odzyskał twarz. Nie chodzi jednak tutaj o jakąś wizerunkową wpadkę, a o modyfikację wydaną niedawno do rockstarowego Maxa Payne'a 3. W pierwszej odsłonie serii modelem dla protagonisty stał się sam... Co to w dupę jest? Wygląda jak ze snu. Lake, jeden z pracowników studia Remedy, straszna morda. Za tytuł, zmieniło się jednak wraz z kolejnymi częściami. W nich Maxowi Payne'owi swojej aparycji udzielili Timothy Gibbs i James McCaffrey. I tam Rukaszu, no i dobra. Every night at this hotel, people gather around this elevator for a special tradition to zobaczysz? Cheer on this guy who switches out a panel on the floor. Jak, no to zaraz zobaczy, zaraz zobacz. Ale to jest pewnie przeróbka on rano. Jak on ma? Poczekaj. Ty za morra po prostu. Egon ma, poczekaj, Egon ma. Amon-Ra. Amon-Ra, taki gość. Amon-Ra, słuchaj. Amon-Ra, Sra. Sararara. Zbigniew. Tomasz. Nie wiem, Andrzej. Wiesiek. Słuchaj, Amon-Ra. Siedzisz sobie z dziewczyną w bazie. A, w barze. Amon-Ra. Siedzi z tobą 10-20 kolegów. Jeden. Jeden. Był w kryminale. Przyjacielu, zobacz. Dzisiaj wujo pokażę ci, dlaczego na pizzę nie wolno dawać zbyt dużo sosu pomidorowego. Ameryki nie odkryjemy, ale jest to... Ej. Aha, 6-7.
Ja wolę pizzę z sosem barbecue. Wiem, że nie jestem w dupę Polakiem, bo nie, ale ja lubię i lubię. Czemu egzaminator z prawa jazdy, gdy wysiadałem z auta, powiedział mi: jesteś na egzaminie, a nie na wybiegu modowym? Tydzień wcześniej kupiłem sobie eleganckie buty. Stwierdziłem, że egzamin na prawko to idealny moment na debiut tych butów. Chyba wypada się ładnie ubrać w końcu. Zgadnijcie, co się stało, gdy śliską, niewychodzoną powierzchnią butów chciałem zmieniać biegi. But ślizgał się na pedale tak, że auto zgasło z 10 razy. Głupi ma szczęście i zdał, no bo to zgaśnięcie ani razu nie spowodowało niebezpieczeństwa na drodze. Może to dowód, że jestem dobrym kierowcą. Pamiętajcie, że gdy kupujecie nowe auto, najpierw pobierajcie o nim raport. W Car Vertical sprawdzacie najpierw, czy jakaś reklama nie przebiegu. Nie zataił, że auto miało wypadek. Nie jest na przykład kradzione. A gdzie hashtag ad? Mam na to 10% zniżki z kodem LESLAW10. Za 3 raporty płacicie aż połowę taniej. Czemu coś tutaj sus. Okej. To koleś, który ma 3 gwiazdki Michelin, a to jego przepis na jajecznicę. Zaczynamy od masła palonego, które jak się zabrązowi, przelewamy przez filtr do kawy i gotowe. Nie wiem, fizowaty, no któregoś dnia będzie i tak jesteś zawsze, to wiesz. Nie ominiesz. Wiecie, chcę kurwa wzbogacić. Jest your grace? No wiem, ja widziałem ten trailer. Dał na golibordę 5 zł. Jak on ma? AH-66. AH-66, Amon Ra. Amon Ra. Słuchaj, Amon Ra, taki gość. Mamy śmietankę, mleko i dorzucamy masło. Miska ląduje no na będzie grane, będzie. I mieszamy przez około co on robi? Minut szpatułką. Jak jajecznica będzie miała mega kremową yeah konsystencję, przekładamy na grzankę. Ej, ale on jajecznicy nawet nie zrobił. Palonym masłem i skrapiamy delikatnie octem sherry. Jest niesamowicie kremowa, a ta niewielka ilość octu bardzo fajnie balansuje danie. Heston Blumenthal. Dziwna, trochę taka zbyt. Zbyt Minecraft, taka ten. Ale cały świat składa się ze spadających kowadeł. Dobra, pojawiłem się w kompostowniku, co jest grane? Nie, dobra, nie ma kowala. Aż ej, nie spadają. Nie mam, ale dobra. Wezmę sobie stąd jedzonko oczywiście. A! Chciałem stamtąd jeszcze jedzonko sobie zebrać, a co jest? Jak to się zapala szybko, co jest? Ej, dobra, ja nie dam rady, nie dam rady, nie dam rady, nie dam rady, co jest? Dobra, nie mam pytań, wszystko się zapada. Jest kolejna wioska i jest kowal, dobra. Na szczęście jestem szybszy niż ten spadające kowadła. Teoretycznie, skoro jestem na tyle szybszy, a okazałoby się, że w tym kowalu nie będzie diamenta, to teoretycznie powinien szybko rozwalić szybę, szybko sprawdzić, czy nie ma diamenta. Jak jest diament, to wygrałem, jak nie ma diamenta, to szybko uciekać do kolejnej wioski. Nie ma! Co? Ech, czemu nie było diamenta? Nie dość, że ona musi być z kowalem, to jeszcze w tym kowalu muszą być diamenty. O, jest wioska, dobra. Mam nadzieję, że zdążę. Kowal, kowal, kowal. Nie widzę kowala. Nie było kowala. Co jest? Proszę! Nie ma wioski! Nie! Nie! Czemu? Zostaw suba na pocieszenie. O co tu w dupę chodzi? Co my oglądamy? Witam Stefański, AH66. Minecraft, ale... The most important ingredient impacting the tech... Kurde, co za rzeczy? Co to w dupa jest? Ja pierdzielę, zarumista. Jorik ze Zielan. Ale co ty wysyłasz, Patrygiusz? Jakiś creepy film. Enough? How the hell would you know what enough is? Ostatnio poprosiłem kumpla, żeby poszedł do Lego Store i kupił dla mnie 3 customowe minifigurki oraz duże pudełko z klockami. Chłop nie ma pojęcia o Lego, więc zobaczmy. Tylko co tytuł wybrał. Taki, zacznę ale o czym to? Pierwszą z nich jest czarodziejski nicpoń. Fajna czapka. Co to za gówno? Ile to chodzi? I klata z tatuażem na plecach. Nice. Dalej mamy dosłownie syrenę. Co to w dupę jest? Policyjną, która ewidentnie dopiero co zerwała się z lekcji baletu. A trzecią figurką jest Miodzio Lodzio, który pod strojem kryje całkiem fajne wdzianko. A teraz czas na oficjalne odpieczętowanie pudełka. Serduszko dla was widzowie. To jest wymyślony klocek. Tak wygląda cała zawartość pudełka. Co to za gówno? Ty, to wygląda jakby ci ktoś na wagę wpieprzył ręką losowe itemy za stówę. Syf. Chyba, że to ma tak być. To okej.
Widziałem to, Rokaszu, na live nawet kiedyś. Co zrobi ten Spiderman? Ten Venom niedorobiony jest. Tupy dziwny Venom. Jakiś nie taki, co to za Venom? Defrost some petite whole onions and you get them in your bowl. Ty! Zamrożone mikrocebulki? Takie wiesz? Na zmrożonkach? Ej, u nas tego nie ma. A my jesteśmy Polakami. Jakie plany na dziś? Reagowanie, granie AH-67 i 6-6. Karel? DLC logowa? Zagramy na premierę. Ej, zmieszał cebulę z jajem. Co będzie dobre? Co to w dupę robisz? Tu w dupę obrzydliwie wygląda. Jest takie zatłuszczone. Co to za gówno? Czemu on mówi nice? Co to w dupę jest? Zjedz chociaż jedno. Morda to się aż krzywi takie dobre. Kłamco pieprzony ci. A ci dislike'a wpieprzam. Mr. Webley, I trust you have a license for that fire. Mati. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Serdel dał na golibordę 10 Ale złotych. O czym to jest? Ale o czym to jest, Patrygiusz? Dzięki, Serdel. Co to? Mati. Zaraz zobaczę. Gówno! O, jest. You guys want me to find the best? Trevor w GTA 5 to prawdziwy burak i gość ma problem z dosłownie wszystkimi. Jeżeli podczas gry wciśniemy D-pad w prawo... Widziałeś jak Trevor walczy z tym od tego... z Breaking Bad, jak on się nazywa, ten taki dziadek. Widziałeś to czy nie? No wiesz o co mi chodzi przecież. ...albo lub klawisz E na PC-cie, to Michael lub... Kierowcach, ale to kierowcy mnie nie interesują. Raczej. Mike! Trevor nie. Trevor z automatu odpala obelgi. A wiecie co jest najlepsze? Że ma nawet unikalne linie dialogowe. Ej, dobrze, to GTA 5 wygląda nadal. To jest bez modów chyba, nie? ...dla konkretnych grup ludzi. Trevor bardzo nie lubi członków gangów, hipsterów, seniorów, ludzi cierpiących na otyłość. Have you ever tried exercising? And I don't mean just your arm. ...bezdomnych. You stink. You really... Ej, on mówi jakby on jest bezdomny, czy on go nie lubi za co innego? Czy oczywiście policjantów. Nice uniform! You fool! Come on, make me suffer! Trevor! Czemu na niego zaczął celować, Grigori? Co z ciebie wyrosło? Co się dzieje, ty USA? Zobaczcie, kochani, doczekaliśmy się białej tablicy. W końcu nie będziemy brudzić rąk tą brudną kredą. To kto pierwszy napisze równanie matematyczne? Oj, pan dyrektor zapomniał nam dać pisaków. Zuziu, podejdź proszę do pana dyrektora i weź od niego pisaki. Do pana dyrektora? Tak, do pana dyrektora. Ja się wstydzę. Kto pójdzie z Zuzią, bo ona się wstydzi? Ja mogę. To idźcie razem. Dzisiaj przejdziemy do takiego ciekawego tematu, który może... Ja miałem tylko w jednej sali całą szkołę tą białą. Jara, może jest ich więcej. ...spodobać. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Kurczę, rzutnik... A tu dalej to samo z rzutnikiem. ...że mogą nie działać, ale chyba pan konserwator to już rozwiązał. Proszę pani, ja wiem o co chodzi, bo to trzeba takiego pendrive'a podłączyć. Pan dyrektor mówił, że trzeba je podłączyć i on taki ma... Śkiwet za 50 lat. Oddałem kasę i wyłącz to cringe gówno? To są shortsy na YouTubie AH-66. O, zobacz, to znowu ten co je.
Ej, on już co jadł wczoraj? Co z plecakami? Wrócą w kwietniu. No, u mnie też defro tak było. Dzięki, Lukaszu, za 25 lat. Fakera wysnajpił, zobacz, prawdziwy? Faker nawet tak się nie nazywa w soloku chyba. Bił Challengera. Czekaj, co to ty wisałeś? A, morabul egipski, to by już ktoś wysyłał. Ale to jest kłamstwo. Ukraińcy podpalili uczniom rękę zapalniczką na lekcji i grozili śmiercią. Pytał swojego kolegi, jak powiedzieć dusić po polsku. Dyrekcja do dziś nie wyrzuciła ich ze szkoły. Zastraszona przyjaciółka poparzonego ucznia co napisała do szkole w koszalinie. Co się dzieje? Ukraińcy dla żartu podpalili uczniowi rękę zapalniczką. Posłuchajcie, co zrobił nauczyciel. Nauczycielka nie zainteresowała się sprawą, w ogóle żadnej reakcji nie podjęła, zwróciła nawet to jest prawdziwe? Się w sali. Po lekcjach chłopak napotkał Ukraińca pod szkołą. Wtedy powiedziano, że nie chce mieć z nami problemów, ale jeśli sytuacja się powtórzy... Chodziłeś do tej szkoły? Co to jest patola? Zabija i podusi dokładnie tych słów. Uczniowie szczerze zaczęli bać się o swoje życie. Reakcja szkoły? Dostałam też dosłownie opieprz za to, że zgłosiłam to mamie, że generalnie lepiej by było, jakby sytuacja została na terenie placówki. Kilka pogadanek i szkoła zamiotła sprawę pod dywan. Czemu? Zgłoszono ją na policję dopiero, gdy zajściem zaczęło interesować się kuratorium. Na ten moment dosłownie boję się chodzić do szkoły. O co tu chodzi? Wyjdę z domu, nie dojdę do szkoły. Uczniowie usłyszeli jeszcze, że jeżeli boją się o swoje życie, to mogą siedzieć na przerwie w sekretariacie. Udostępniajcie ten film, niech zrobi 5 milionów wyświetleń, żeby wszyscy winni zostali. Stali ukarani. Ukraiński. Jakby takie rzeczy się nie działy w każdej szkole, Bemik, o czym ty pieprzysz? To, że w twojej szkole ci łeb podpalili, bo nieumyty przyszedłeś i się smażył jak frytki na oleju, nie znaczy, że w każdej szkole dzieci podpalają dzieci. Kumasz? Rel? Ta poboczna misja w GTA 5 prawie... Kosztowała Rockstar Games 40 milionów. AH66. Cicho, oglądamy o GTA. Misja w GTA 5 prawie kosztowała Rockstar Przepraszam Games 40 cię. Milionów prawdziwych dolarów. No ale co za te absurdy? To jest jakaś patologiczna sytuacja, a nie absurd. Absurd to jest, że cię nauczyciel uderzy. W sensie nie, czekaj, to też patola. Absurd to jak masz 14 sprawdzianów w dzień. W tym miejscu na mapie możemy natknąć się na dwóch mężczyzn próbujących zakopać kobietę żywcem. Jeżeli ją uratujemy, to ta poprosi nas o odwiezienie. Miałeś tą misję? A po drodze wygada się, że jest córką mafiozy samego Bottino. W 2016 roku Karen Gravano, córka prawdziwego mafiozu Salvatora Gravano, pozwała Rockstar na kwotę 40 milionów dolarów za użycie jej podobizny oraz historii. Rockstar zaskoczył się, mówiąc, że dzieła fikcji oraz satyra nie podlegają tego typu roszczeniom według sekcji 51. Ej, o co tu chodzi? Ona mogła serio ich pozwać? W sensie, no jakby na przykład w Polsce to było. Taki monitor kupiłem, tylko muszę się przyzwyczaić. Ale kolory możesz sobie skalibrować, czy nie? Fajny. Ty, 240 hyzy, zarąbisty. A. Też szukam monitora generalnie. Może też zakupię ten. Skoro widzę. Ale nie, bo ja kiedyś już widziałem inny. Ej, fajny. Fajny monitorek chyba. Mamo, a drzewa potrafią chodzić? Coś ty głupiutka, oczywiście, że nie. A ja z Zosią widziałam takie, co chodziło i rogi miało jak jeleń. Co? Gdzie widziałaś to drzewo? Mów! W lesie, zaraz pod miastem. Z
Zbierałyśmy tam jakutki, pamiętasz? Zrobiłaś z nich konfetury. Nigdy więcej tam nie pójdziesz, rozumiesz? Nigdy. Mamo! Jakiś potwór. Potwór, widzowie. Ostatnie słowa słynnych historycznych przywódców. Kiedy Juliusz Cezar został dźgnięty nożem przez grupę rzymskich senatorów, widział wśród napastników Leszy? Swojego zaufanego przyjaciela Brutusa jego ostatnie słowa. I ty, Brutus... Dobra, czemu ty powielasz gówno fake newsy? Śmieciu. Daję dislike'a. Kolory zależą od typu matrycy. A jaką ma Queen to teraz? Dobrą? Co? O, słyszałeś ten dźwięk? Słuchaj. Słuchaj tego. Posłuchaj jak kroi truskawkę. Słuchaj się. Słuchaj się. Obrzydliwa jest ta truskawa, słyszysz to? Ona jest w ogóle niedojrzała. Czemu ona taki dźwięk wydaje jak jabłko? Zobacz jak ona w środku wygląda. Co to są za truskawki z gówna? Co to jest? Pytam się. On nie potrafi w jedzenie, masz rację. Jak mrożone to są? A one są gorsze? I on jest głupi. Put that down there like so. Cinnamon sugar, I keep a label, you know what I mean? So I don't get it rest over my regular sugar, you know? Chocolate. Look at this. And there you have it! Strawberry Nutella French toast roll up! Some things you just can't mess up, you know what I mean? Nie wiem, jakieś takie, paskudne. Jakoś on to obrzydliwie zrobił. To mogłoby być dobre, jakby to, nie wiem, on to jakoś ohydnie zrobił, mi się wydaje. Po co ci 240 HZ, jak ty nie grasz żadne FPS-y? W LoLu, nie? W LoLu, w GTA 5 na tego z 1000 FPS-ów chce. GTA 4. Because I love talking with people I disagree with. Started an organization that's now on 1,000 plus campuses to save the greatest culture and country ever to exist. Is that necessary? Well, considering I've been assaulted, followed, stalked, and had things thrown at me, the greatest protection I have is cameras. We record all of it so that we put on the internet so people can see these ideas collide. When people stop talking, that's when you get violence. That's when civil war happens. Because you start to think the other side is so evil and they lose their humanity. Marriages break apart when you stop talking, churches fall apart. And I think what makes this country on the verge of going to war, we don't want to go right now, is we're afraid to go to places like this and have these conversations. Fleszówki dziś? Nie wiem. Albo mobilki. Co? Co jako dietetyk kupuje swoim dzieciom w McDonald's? Dietetyk i dzieci do McDonalda zabrał? Coś tu śmierdzi. Znaczy zabrała. Nic chyba nie kupi. Jabłko. Sałatkę pewnie. Dobra, obstawiamy co kupi dzieciom. No sałatkę, nie? I co jeszcze? A, marchewki tam były chyba, racja. Jak kawę dzieciom kupi? A, wrapa może kupić. Wrap chyba jest, no. Jak, zwala w dupę. Dla dziecka 1000 kalorii to chyba jest dwa razy tyle, co powinno jeść, nie? Po pierwsze, zabieram dzieci do Maka i do innych fast foodów bardzo rzadko, ale nigdy nie robimy z tego specjalnej okazji ani nagrody. Po drugie, chcę nauczyć moich synów, że nie zawsze muszą jeść w 100% zdrowo. No i sałatkę w Maku jeść. A McDonald's to nie jest miejsce na zdrowe posiłki. Dlatego ważniejsze jest dla mnie, żeby to był nieduży element naszego odżywiania. A żeby po takim wypadzie nie czuli niedosytu i chęci, żeby chodzić tam częściej, sami zamawiają to, co najbardziej lubią. Co jako dietetyk kupuję? Czyli nic im nie kupuję? Chyba? Nie wiem o co... Co? It took me 12 years to notice this cool Iron Man detail. Pokaż 12 lat. Whiplash in Iron Man 2, he doesn't hold back on criticizing Vanco's arc reactor design. He comments on how the Hertz levels are a bit low, which affects its overall efficiency. Pretty decent tech. Cycles per second were a little low. It's effective. Not very efficient. However, if you observe closely,
During the scene where Tony is examining Vanko's arc reactor on the racetrack in Monaco, you can see that the energy output is merely 1.81 gigajoules per second. This is in stark contrast to the reactor Tony constructed in a cave alongside Yinsen with a box of scraps, which impressively generated an energy output of 3 gigajoules per second. But what could it generate? If my math is right, it always is 3 gigajoules per second. To zobacz. Nie, widziałem to. Ja oglądam już tego typa. Porypany on jest. W Japonii jest dość nie... Dobra, koniec. Ostatnie. I idziemy obejrzeć tego Gimpera. Tak, raz ci pisałem o niej na Insta, to jest bug, że możesz sobie doładować się skończyło kasę, ludzie latają sobie sprzętem. Aha. The Days Gone. Nie, jak to się nazywa? Nie Days Gone w tupę, tylko... The day before. Typowa sieć restauracji zwana Zauło, gdzie klienci muszą złowić swój obiad. W zbiorniku pływają różnego rodzaju ryby. Aha, 66. Ryby i łowimy te, które nas interesują. Czekaj, co w dupę? W Japonii jest dość nietypowa sieć restauracji zwana Zauło, gdzie klienci muszą złowić swój obiad. W zbiorniku pływają różnego rodzaju ryby i łowimy te, które nas interesują. Ale creepy obrazki. Ja próbowałem złowić makrele, ale tutaj również wskazówkę dla was. Jeśli byście się wybierali do takiego miejsca, nie idźcie w poniedziałek ani we wtorek, ponieważ kelnerka wytłumaczyła nam, że w weekend, przez to, że jest bardzo dużo gości, to te ryby dostają dużo pożywienia, przez to, że ludzie próbują je wyłowić i nie są po prostu głodne i bardzo słabo biorą. Co ciekawe, jeśli się nie najesz, złowić, to trzeba dopłacić 1000 jenów, czyli jakieś 35 zł. Ja próbowałem złowić przez prawie 40 minut, aż w końcu się udało. I szczerze, rybka była niesamowita. Co to jest? Ty foliówki jedzą? Co to jest to? Niesamowicie pyszne. I taki posiłek kosztował mnie 150 zł. Czyli dużo. W Japonii jest dość... To była ta ryba? Ale dziwna w dupę. Jezus, nie lubię ryb, ty pieprze. You guys want me to eat... Ile firma na trailerze zarobiła? Już patrzę, szefie, w dobę okrągły miliard. Wspaniale, słuchajcie, plan na GTA w 2020... Ty GTA 5 w dobę zarobił miliard? Ponad. Jak myślisz, ile zarobi GTA 6 w takim razie? Przecież to na pewno będzie razy 10 rekord, nie? Jestem piątym, trailer 2. Spokojnie, musimy zaskoczyć ich. 2026, trailer 3. 2030, to my rozdajemy to? Więcej hajsu, więcej wyświetleń. Trailer 4. 2040, zmieniamy strategię teraz. GTA 6, trailer 5. A kiedy premiera? Nigdy. Pomyślcie sami, nigdy nie wyjdzie, a my będziemy milionerami. Co? Już są milionerami przecież. Pięciokrotny Mr. Olympia. Chris Bumstead przeszedł przeszczep włosów. Co? Nie było na sobą o najgorszej linii. Ej, dużo ludzi robi ten przeszczep, widzowie. Ja chyba za tydzień se też zrobię tak dla jaj. Włosów, jednak ostatnio było widać różnicę w stosunku do starych zdjęć. Wielu serio? To coś serio daje? Wypadanie włosów przyspieszy. Przecież Gimper robił kilka razy i co? Zwłaszcza po 30 jest uwarunkowane głównie genetycznie. I choć wielu zarzuca Chrisowi, że powodem konieczności przeszczepu było kulturalne wspomaganie, to jego ojciec również z czasem wyłysiał. Nie uważam zresztą, żeby miało to znaczenie. Co ty reakcje gadasz? Na jego przeszczep są pozytywne i sam również propsuje. Ej, a mini Mike też zrobił przeszczep, pamiętacie? Co miał taki łeb spuchnięty, jak w tupę, nie wiem, jakby kciuka przy drzwiami przygwoździli. Taki miał łeb i co? I nie ma tych włosów więcej chyba. Tylko co z przygotowaniami na Mister Olympia? Po przeszczepie przynajmniej miesiąc nie powinno się ćwiczyć. O Boże, to jak on ma? Chris zostanie ojcem. Niektórzy przewidują, że emerytura chyba. Będziemy świadkami jego zejścia ze sceny. Jakie jest twoje zdanie? Ile razy on wygrał już? Przemianę z milion? Link... Mini Mike AH67. No. Znam tą grę Defrod, znam ją. What do you guys sell here? Ale nie wiem, czy będę grał. Chicky Pad za 30 lat. Mini Mike to robił przeszczep. No. Możliwe. Sytuacja taka duża, jak jest jakikolwiek duży ryzyk kobiety, nigdy w życiu. Cześć, co? Panowie, nigdy w życiu, jak jest jakakolwiek sytuacja taka duża, jak jest jakikolwiek duży ryzyk kobiety, nigdy w życiu to nie idźcie. Poznałem laskę, po jakichś 2 tygodniach znajomości wyznała mi zapłakana, że miała kiedyś sponsorów. Mówiłem. Duży red flag? No nie wiem, czy to w ogóle red flag jest, co on mówi, to jest coś ponad cokolwiek. Nie wiem, to
Też koleżka trochę od Kleony dla mnie, aha 6-6. I o tym, że bardzo jakby to powiedzieć, że ona tego nie chce. I co, i on pewnie to miał w dupie i go waliła po kątach i on mówi: nienawidzę teraz kobiet! Tak, jest, tak? Trzeba być, że już tego dawno nie robiła. Nie powiedziała mu na samym początku, że się pusz, że się lubi, jak to powiedzieć, dobra, nieważne. Ponad miesiąc, że... PONAD MIESIĄC! Że ona potrzebuje kogoś, kto jej w tym momencie ją pokieruje życiem. O Jezu, ogarnia. Najgorzej, no i co? Na początku szło to dobrze, no ale potem zaczęły się dziać niefajne rzeczy, typu na przykład pójście do kina z jakimś swoim fotografem, albo pójście na Girls Night z koleżanką, który okazał się Girls Nightem z jej kolegą. Niby była bardzo szczera co do mnie i podobno mnie nigdy nie zdradziła, ale... No myślę, że nie. XPP. Cały czas mam... Ej, White Monkey PLS, moja reakcja. Mówiła do tego, żebym zgodził się na sponsorów, chciała się dzielić 50-50 z każdego sponsora. Ja naprawdę potrafiła wiele zarobić, bo pokazywała mi nawet, że ma odłożone kilkadziesiąt tysięcy. Nieważne, żebyś mi dała 10 tysięcy, że 100 tysięcy po prostu nie ma szans, no way. Minęło jakieś no parę dni way. I znowu wtedy zerwała. Minęło parę dni i znalazła sobie nowego sponsora. Ja pierdzielę, niezła historia. On wygląda jak Amon Ra. Amon Ra, taki gość. Amon Ra, słuchaj, Amon Ra. 10 od 10 do na oko 20 kolegów siedzi z tobą w barze. Amon Ra. I'm breaking down my dark co? Dobra, zaczął brać sterydy? Co, aż kolor zmienił, w sensie to nic złego. Nie są slej, zapamiętamy cię tak jak chciałeś, bratku. Był absolutnym gołtem. Rel, brat zawsze mówił językiem faktów. Pokrzyp za 50 lat. Teraz w ogóle zobaczyłem, o co chodzi w tym filmie po tytule. Oceniam. Choć okoliczności nie są slej, zapamiętamy cię tak jak chciałeś, bratku. Był absolutnym gołtem. Rel, brat zawsze mówił językiem Rel. Faktów. Brat to był totalny giga chat. Odszedł zdecydowanie Sigma. Za szybko. Czuję się nielegalnie, będąc tam tak wcześniej. Brat to był niezły AH66. Brat był Sigmą, zawsze był W, teraz wielkie L. Imagine, że więcej... Wielkie L, bo padł. W sensie, zdedał se. Ly dla niego, pieprzony loser. Zdedał. Z nami nie będzie. Imo teraz totalnie nie ma S. Włączmy jego z młodości ulubioną piosenkę. Tyle? Nie, dobra. Lepsze to niż takie pogrzeby, co są dziś? Czy gorsze? Oceniam 5 typowych amerykańskich dań. New York style hot pastrami, czyli chleb i ogromna i... Ja pierdzielę, co to jest? Małpi móżdżek? Co to jest? Ilość pastrami. To zdecydowanie najlepsza kanapka z pastrami, jaką w życiu jadłem. Druga połówka kanapki przede mną. Białka zdecydowanie tu nie brakuje. Nie ma tu to jest kiełbasa? Warzyw, więc... Żeby było zdrowiej, to ty, to jest chrupiące. Oczywiście wziąłem też sałatkę. I w ten sposób mam całkiem zdrowy i pełnowartościowy posiłek. 10 na 10. Wziąłem jeszcze jedną na wynos. Czekam na szejka. Wybrałem zdrowszą wersję. Czekam na szejka. Tylko lody, daktyle i orzechy. Pyszny. Czas na burgera. W typowo amerykańskiej knajpie. Ten to najbardziej niezdrowe połączenie. Kiełbasa, bekon, smażone jajko. Dlatego wziąłem tego, a bekon zamieniłem na awokado. Więc żeby burger nie zatrzymał twojego serduszka, weź warzywka. Zamiast frytek, warzywka. Sałatkę. Spróbuję hot dog. Frytki to też warzywa. Gwiazdy od Jimmy'ego Fallona po Tarantino. Przetworzone czerwone mięso, jak parówki, są niezdrowe. Jem je rzadko. Wybrałem najzdrowszego, z dużą ilością warzyw. Bez sera, boczku i tłustych dodatków. Pizza była pyszna, zjadłem taką, na jaką miałem ochotę. Okej. Ciatku, mówiłem ci, że nie jesteś żadnym streamerem i żeś przestał gadać do telewizora. Wróć do pokoju i weź leki. Babcia płacze. AH67.
Zmarli, którzy zostali upamiętnieni w grach wideo. David Akkad był małym youtuberem działającym pod pseudonimem Bad Wolf. Był on także fanem gry Dying Light, wyprodukowanej przez polskie studio Techland. Niestety niedługo po premierze gry... Co, zrobili z niego zombiego? Nie, no przepraszam. Nigdy już się zażartuję, przepraszam. Nie, no w dupę, bo mi się... Chodziło mi serio, że chcieli go tak upamiętnić, że został bossem jakimś. I poza tym to mi o coś innego chodziło, no. ...letniego Davida został zdiagnozowany nowotwór. Mimo podjętej walki, ten młody gracz zmarł jeszcze tego samego roku. Z Techlandem skontaktował się jego młodszy brat, powiadamiając studio o tym, że Dying Light to ostatnia gra, w jaką David zagrał. Jeszcze tego samego roku w Dying Light 1 pojawił się mural upamiętniający Bad Wolfa. 7 lat później, po premierze drugiej części gry, okazało się, że twórcy nie zapomnieli o swoim zmarłym. A to jest w tym samym mieście się dzieje? W tej części umieścili upamiętniający go mur. Fajne. Zrobiłem swój własny ostry sos, ale nie wiem, ile maskowili, więc możecie... Czemu jest taka muzyka? ...cie mi pomóc. Wygląda jak potek na HP. Najlepszy i najgorszy happy meal w McDonaldzie. Hamburger, cheeseburger. Co? Najlepszy i najgorszy happy meal w McDonaldzie. Hamburger, cheeseburger czy nuggetsy? Nuggetsy mają najmniej kalorii, nasyconych kwasów tłuszczowych, cukrów i soli. Frytki czy marchewki? Marchewki oczywiście będą lepszym wyborem. Nie mają nasyconych kwasów tłuszczowych. Widać, że wybrali marchewki. To lepszy nawyk niż jedzenie frytek. Sok to lepszy wybór niż napoje gazowane, chociaż ilość cukrów jest podobna. Ale najzdrowszą wersją będzie oczywiście woda. Mus czy jabłuszka? Wartość odżywcza jest podobna, ale jabłuszka sycą na dłużej, bo wymagają żucia i gryzienia i mają mniej cukrów prostych. Najlepszy i najgorszy. Dobra, a może jak chcesz jeść zdrowo, to nie idź do McDonalda, rel? Aha, 66. Czy kebab Mistera Krychy za 36 zł rzeczywiście robi wrażenie? Aby to sprawdzić, pojechałem do Filipina na warszawskim Żoliborzu, dokładnie na ulicy przez... To jest ten, on robi wrażenie? On kebaby sprzedaje teraz? ...Niskiej 5 i zamówiłem Mister Krychę w mini lawaszu. Oprócz tego w menu jest dużo ciekawych pozycji i spory wybór. Czekałem dosłownie 3 minuty, więc rekord, a sam kebab jest normalnej wielkości. W skład wchodzi 150 gramów mięsa, ja wybrałem kurczaka, 50 gramów cheddaru... Salmonello? ...podwójny bekon, sałata... 150, ale to jest mały, tak? ...pomidor porażona cebulka, a całość zawinięta w lawaszu ormiańskim. Dodatkowo dostajecie sos serowy w pojemniku. Po pierwszych gryzach już zakochałem się w tym mięsie. Bardzo soczyste, świetnie doprawione, no naprawdę... Ej, nieźle wygląda w środku. Warzywa świeże, sałaty nie było zbyt dużo, ale nie na... Chyba dobra. To należy do ciebie, ale inni ludzie używają tego częściej niż ty. Moja dupa. Excuse me, Joker? You wanna film you a quick video? You want me in the video? Are you sure about that? Ej, fajny Joker, jak z filmu. Ej, w Hollywood normalnie tacy ludzie po mieście chodzą? I oni są zdrowi, czy normalni, czy są zdrowi? Fajne. Ty, ale zobacz, on się zachowuje jak ten w Batmanie. Fajny. Ej, fajne to jest. This guy did a 1000 push-up challenge in public to see how people would react. As he continued, people began to mock him, pretending to step on him and kick him while doing the challenge. But some people were supportive and began to join him doing push-ups at his side. And as he continued, people kept messing with him and even sat on his back hoping to mess him up, but he still wasn't stopping yet. People even... Co to za historia z gówna ulepiona? Wiesz, za co serio doceniam Polskę? Że u nas jest po prostu bezpiecznie. W rankingu Global Peace jesteśmy na 29. Na którym miejscu jest Londyn? Anglia. No i warto też wspomnieć. Co? Wiesz, za co serio? W sumie normalne Polskę, chyba. Że u nas jest po prostu bezpiecznie. W rankingu Global Peace jesteśmy na 29. Ej, ale my byś. Czekaj. A Stany Zjednoczone? USA jest obok Haiti. Ty, w Haiti nie pali się ludzi na ulicy w GTA? Ty, to jest porypane. Brazylia. Ej, popieprzone to jest w sumie, że Ameryka. Ty, o co chodzi? To jest kłamstwo, nie? Czy to prawdziwy ranking? 131. No i warto też wspomnieć, że na mapie tych ataków nie ma nas. A co najważniejsze, w miastach ludzie nie boją się raczej wracać komunikacją miejską do domu. W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych. Ja chodziłem do high school w Nowym Jorku, do takiej dzielnicy Harlem. I wracając ze szkoły koło godziny... To jest ta czarnoskórych dzielnica.
godziny 18, 19, jak było już ciemno, no powiem wam, to nie było komfortowe. No już wam powiedziałem czemu. W sensie, bo to w Nowym Jorku, raz o to chodzi. Raz słyszeliśmy, że była jakaś niedaleko naszej szkoły. Chociażby porównując z Europą, Stany Zjednoczone mają 5-krotnie więcej zabójstw, 7 razy więcej gwałtów, 4-krotnie więcej kradzieży, no i oczywiście tych szkolnych incydentów, które dzieją się praktycznie tylko w Stanach. Ale statystyka, która najbardziej szokuje, to ta seryjnych morderców. Tak żebyście mieli porównanie. Trzecie miejsce, South Africa. Drugie miejsce, Wielka Brytania. Na pierwszym miejscu, USA. Nie 2-krotnie więcej, nie 3-krotnie. Ponad 3000. Co jest nie tak z tym krajem? Wiesz za co se... Chcą być we wszystkim pierwsi. Dzięki Senek za 28 lata. Jak tam Egitka? Dobrze. Tym bywam najczęściej i nie chodzi o kosz na śmieci. Niedługo się stąd wyprowadzam, no i pora pokazać lokale gastronomiczne, które są najbliżej. Ciekawe, jakiś bar mleczny. Nie, i w których też często jadam. A na pierwszy ogień leci kebab, do którego mam 200 metrów. Pisała do mnie osoba, która mieszkała w tym pokoju przede mną i też polecała ten lokal. Lisan kebab. Całkiem dobre oceny. Tam, gdzie będzie mały kebab. Mięso mieszane, sos mieszany i dużo sosu bym chciał. No jak słychać, głośno tam jest. W sumie to ten lokal jest dosyć ukryty. Tutaj co ty gadasz, masa, serio? Godziny. Tak się prezentuje moje zawiniątko. No spróbujmy tego. No tutaj już mi pękł. Powiem wam, że nabity jest srogo. Mięso jest w ogóle więcej niż surówki. Tylko to mięso jest takie przesuszone. Ale nieźle wygląda, nie? To taki wiórek. Dlatego... Dobra, ile tego kosztowało? Właśnie prosiłem o dużą ilość sosu. Długo trzeba rzucić to mięso. Wchodzę do tego kebaba regularnie od roku. Zawsze mi smakowało. Rok temu, jak się tutaj wprowadzałem, mały kebab był po 10 zł. Teraz to już to 14. Stary, przy tym zrobił się suchy i taki bez wyrazu. Dla mnie osobiście jest to regres. W tym miejscu... Dobra, koniec shortów. Jak on ma Amon Ra, taki gość. Słuchaj. No to oglądaliśmy już. Dzięki Skorpion, 22 lata. Jak on ma? Amon Ra. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!